damy tam reprezentację, nie? Tam to jest reprezentacja, ona nie do jest, no, tak jak powiedzmy Zawidów, czy nie, bo tak... Fisa i 0,92. Dużo głębiej wystawione? 163 głębiej jest wystawione. Z tego jest 39 reprezentacji polskiej. Dużo ludzi odwiedza wystawę? Tak. Tak jak widać jest coraz więcej. O godzinie 12 zaraz będzie wręczanie nagród. To jest po prostu te, które są puchary przeznaczone dla tych hodowców, to będą wręczane zaraz. Wystawa trwa 3 dni, tak? Wystawa trwa 2 dni. Jest przywiozone są głębie tylko w czwartek do wyceny przez sędziego. I później sobota, niedziela jest dla hodowców i dla wszystkich po prostu, dla mieszkańców. I wystawa się udała, jest w pięknym obiekcie, wszyscy są zadowoleni, robią sobie zdjęcia na tle szkła, tak typu muzeum tej huty. I no, każdy jest zadowolony, cieszy się, widzę, że obiekt jest piękny, jest w fajnym, jak to się nazywa, miejscu. No i myślę, że będzie udana ta wystawa. Jest to takie w pewnym rodzaju już święto dla hodowców. Hodowców, pewnie, tak. To jest tym bardziej dekorowane takim hodowcom. To taki zaszczyt trochę dla Pińska też, tak? Tak, i to jest typu zaszczyt dla Pińska. No jeszcze nigdy w Pińsku, nigdy takiej wystawy w Pińsku nie było. Pierwszy raz w życiu. Jest tych hodowców bardzo dużo, jak na sekcję Pińska. Takiej małej miejscowości jak sekcja Pińska jest bardzo dużo. No, na młode leciało aż 25 hodowców. No i sukcesy też mają. I sukcesy, tak, widać się są. No to świetnie, dużo pucharów, dużo nagród będzie. Dziękuję organizatorom, gratuluję wszystkim zwycięzcom, bo pucharów widzę, że tu jest mnóstwo, pierwszy raz widzę. Czyli to na całe województwo, także wszystkim Państwu gratuluję, no i zapraszam ponownie. Dwa roki. Będę się bardzo cieszył. Dziękuję bardzo. Można jeszcze dodać, że takiego sympatyka i dla dobroczyńcy jak pan burmistrz to jeszcze nie było w naszym związku przykładowo. Na zabawy uczestniczy okręgowe, oddziałowe, tańcor pierwszego sortu. Że będziecie mogli mieć tą przyjemność, że uściśnie wam rączkę.